31 maja w hali widowiskowo-sportowej pod Basztami w Chęcinach odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Chęcinach, podczas której nadano tytuł honorowego obywatela gminy miasta Chęciny ojcu Pawłowi Chmurze, gwardianowi klasztoru franciszkanów w Chęcinach. Pogratulować otrzymania tak zaszczytnego tytułu ojcu Pawłowi przybyły prawdziwe tłumy. Dlaczego wybór padł akurat na ojca Pawła Chmurę? Ojciec Paweł Chmura jest osobą, która wykazuje szereg inicjatyw na rzecz drugiego człowieka. Jest osobą, która dostrzega sens niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Ojciec Paweł Chmura jest taką niezwykłą osobą, z której imituje ciepło, dobroć, która uczy pokory, która uczy szacunku do drugiego człowieka. Burmistrz Robert Jaworski szerzej zaprezentował sylwetkę ojca Pawła w trakcie laudacji, jaką wygłosił. Ojciec Paweł Chmura urodził się w 1972 roku. Jest franciszkaninem, przełożonym klasztoru w Chęcinach, duszpasterzem, certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień, magistrem teologii, gwardianem klasztoru franciszkanów w Chęcinach oraz dyrektorem franciszkańskiego centrum profilaktyki uzależnień w ośrodku San Damiano w Chęcinach. Opiekuje się świetlicami socjoterapeutycznymi dla dzieci i koordynuje współpracę klasztoru ze stowarzyszeniem Padre Profilaktyka. Ojciec Paweł Chmura jest opiekunem świetlicy Promyk Dnia oraz koordynatorem punktów przedszkolnych. Aktywnie działa także w interdyscyplinarnym zespole do spraw przemocy w rodzinie w Chęcinach. Warto przypomnieć, że ojciec Paweł jest trzecim honorowym obywatelem Chęcin po marszałku świętokrzyskim Adamie Jarubasie i regionaliście Dariuszu Kalinie. Obaj panowie wypowiadali się o bohaterze tego dnia w samych superlatywach. Panie marszałku, czy to dobry wybór, że ojciec Paweł Chmura został honorowym obywatelem Chęcin? Ja myślę, że absolutnie tak. To bardzo skromna osoba, ale ten dorobek i nawet to, jak odnosi się do podopiecznych. Każdy, widziałem tutaj dzisiaj, witając się, zrobił z nim misia. To pokazuje, że to nie jest surowy przełożony, ale to jest przyjaciel, to jest ktoś, do kogo można przyjść, powiedzieć o swoich problemach. Jak sami podopieczni mówią, nigdy się nie usłyszy nie, tylko zastanówmy się. Tak? Czyli to jest bardzo otwarta osoba i osoba, którą też nagradzając i wyróżniając w ten sposób, dajemy pewien sygnał. Warto zwrócić uwagę, że są tacy ludzie, że oni może nie zabiegają o zaszczyty na co dzień, ale wykonują swoje powołanie, swoje życiowe credo franciszkańskie bardzo cichutko, w pokorze, cichości serca. Warto ich dzisiaj uhonorować. Jak podkreślała obecna na spotkaniu wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz, honorowy tytuł, na który zapracował sobie całym życiem, przypadł niezwykłemu człowiekowi. Pani minister, jak pani ocenia osobę ojca Pawła Chmurę? Jestem za mała, żeby oceniać osobę ojca Pawła, tak mi się wydaje. To jest człowiek, który, tak jak powiedziałam tutaj, tak naprawdę utkwił w sercu chyba każdego mieszkańca Chęcin już po tych 10 latach, a najbardziej utkwił w sercach młodzieży, którą tutaj mieliśmy okazję podziwiać jej występy. I ta wdzięczność zostanie już do końca życia w ich sercach. Po odczytaniu treści uchwały Rady nadającej ojcu Pawłowi Chmurze tytuł honorowego obywatela gminy miasta Chęciny nastąpiło uroczyste wręczenie aktu nadania tytułu wraz z pamiątkową statuetką. Świadkami tej podniosłej chwili byli nie tylko chęcińscy radni, ale też mieszkańcy. Zaproszeni gościa także rodzice ojca Pawła i jego rodzeństwo. Czym dla ojca jest to wyróżnienie? Czym? Trudne pytanie. Natomiast pewnie jakimś taką motywacją do pracy, do tego, żeby jeszcze bardziej pomagać ludziom, jeszcze bardziej się rozwijać, jeszcze bardziej się kształcić, ponieważ pomaganie dzisiaj musi być, no, można powiedzieć, profesjonalne. Nie da się tak po prostu chcieć, tylko trzeba mieć jakąś wiedzę, a więc oprócz tego pomagania, bycia z ludźmi, jednak takiego rozwoju osobistego, no, motywacją dodatkową. Dziękuję wszystkim, którzy zauważyli to i też jestem
wdzięczny za to. Co nie znaczy, że nadanie mi takiego tytułu skończy się, tak? Jak gdyby moją inicjatywą, czy skończy moje inicjatywy. Nie, nadal będę chciał pomagać ludziom i dodatkowo pewnie jeszcze zmotywuje mnie do większej miłości każdego człowieka, szczególnie tego potrzebującego. Po otrzymaniu zaszczytnego tytułu honorowego obywatela Chęcin do laureata ustawiła się prawdziwa kolejka z gratulacjami. Oprawę artystyczną uroczystości zapewnił chór kantata pod kierunkiem Edyty Bobrek oraz zespół społeczności Franciszkańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Chęcinach.